Siema, nie jest tajemnicą, że kroniki Myrtany mają tajemnice, a my dzisiaj rozwijemy je wszystkie. Witam was w odcinku tajemnic i ciekawostek z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Z tajemnic Kroniki Myrtany? Tajemniczych Kronik Myrtana Archolos? Archolońskie Kroniki Myrtańskie? Myrtańskie Kroniki Archolos? Przepraszam widzowie, ostatnio trochę dużo jara. Wybacz mi takie kontrowersyjne pytanie. Co myślisz o legalizacji bagiennego ziela na Archolos? A komu to potrzebne? A na co? Cóż, zapomnij, że pytałem. Dialog oczywiście nawiązuje do polskiego klasyka. Co panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? A właśnie, właśnie. Czas udać się po dostawę, bo powoli mi się kończy. A tak się składa, że kiedyś mieliśmy okazję namówić pewnego cymbała na to, by zajął się hodowlą bagiennego ziela wraz z ekipą. Fabio? 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 Czy to... A! O kurwa! No trudno, chyba będzie trzeba znaleźć innego dostawcę. I tak nigdy go nie lubiłem. Fabio jak zwykle gigadik. No nic, skoro jesteśmy już na bagnach, a Fabio okazał się martwy, tak jak życzyłem mu całą grę, czas porozmawiać o trzeciej i jednocześnie najdłuższej tajemnicy, jaką wam dzisiaj zaprezentuję. Kiedy po raz pierwszy udajemy się do muzeum, spotykamy archeologa imieniem Miron. Ten proponuje nam jeden z najlepszych układów w grze. My oddajemy mu kompletnie bezwartościowe dla innych kupców stare monety, które do tej pory zatykały nasz ekwipunek o kolejny slot, a w zamian otrzymujemy złote monety, siano. Kiedy zaczniemy wypełniać nasze warunki dżentelmeńskiej umowy z panem Mironem, po przyniesieniu mu zaspokajającą jego potrzeby ilości starych monet, ten w prezencie przekaże nam miecz. Nie jest to jednak zwykły miecz, bo miecz okazuje się być nie mieczem, lecz kluczem. Kluczem do sekretnego miejsca na bagnach. Mówią, że dusza jest ważniejsza niż inne aspekty, ale dzisiaj nie to miejsce nas interesuje, ale to, co nad nim. W skrzyni znajdziemy notatkę. O ile sama dolna treść notatki nas nie interesuje, to górne, tajemnicze napisy już tak, bo te dziwne literki okazują się linkiem do filmu, zamieszczonego na YouTubie. Na podstawie filmu, a konkretnie wschodniego fiołka, teleportując się do kwiata i kwiata i w kwiata, w końcu natrafimy na ten odpowiedni. I kiedy zaczniemy kopać... Idiota? To. Kurwa, no ze 3 godziny szukałem tego fiołka. Tak samo jak poprzednia notatka, ta również zawiera w sobie część linku do filmu na YouTube. Film nie jest już tak jednak interesujący i pełny na akcji jak poprzedni. Dobra, może nie był pełny akcji, ale no przynajmniej trwał mniej niż 24 minuty, ok? Przez 24 minuty Marvin w tym filmie po prostu się modli. Znaczy, jest na kolanach, więc albo się modli, albo czeka na ksie. Po 23 minutach i 20 sekundach zaschło mu trochę w gardle, więc wali łynia. Moja teoria z księdzem już nie jest taka oderwana. I w sumie to by było na tyle w tym filmie akcji. Ten film będzie nam też przydatny również później, ale wrócimy na chwilę do notatki. W notatce była mowa o Złotych Wrotach. Jest taka miejscowa, w porcie Złote Wrota się zwie. Znam ją dobrze. Tam najpotężniejszy artefakt w całej grze. I kupuję mu tego handlarza niesamowitymi artefaktami Szebbeliara. Ten niesamowity artefakt da nam wszystko na minus. Nieważne. Teraz wracając do filmu, w którym Marvin wali gorzałę modląc się. Musimy odwzorować ten rytuał. Ja już mam wprawę w byciu na kolanach, bo byłem ministrantem. Więc odwzorowujemy ten rytuał. Pomnik Beliara znajduje się tutaj i musimy odwzorować ten rytuał. O 23.20 walimy wódę. Jeśli wykonaliśmy wszystko odpowiednio, za nami powinna pojawić się kolejna notatka. Ta notatka zawiera w sobie link, uwaga, niespodzianka do kolejnego filmu.
I teraz po raz kolejny musimy odwzorować treść tego filmu. Musimy zagrać dokładnie tą samą nutę co na filmiku, a że to jakie nutki gramy jest zupełnie losowe, no to się trochę na tym flecie nagramy. Żaden problem, zresztą jak mówiłem, byłem ministrantem. A więc gramy nutkę z Wiedźmina i pojawia się nam kolejna notatka, która zawiera kolejny link do kolejnego filmu. Miejsce, które pokazane jest w filmie, to jaskinia, do której miałem okazję już się udać w mojej serii z Kronik Myrdany. Przybywamy na miejsce, używamy spela, przyzywamy demona i w jego ciele powinniśmy znaleźć kolejną notatkę. W notatce znajdziemy link, który prowadzi nas do filmu, a ten z kolei prowadzi nas do kanałów pod miastem. Tam musimy oszukać grę i za pomocą kodów przejść za ścianę normalnie niedostępną dla ludzi i tam znajdujemy kolejną notatkę. A notatka to zawiera link do filmu, który teraz wam puszczę. O, a nie. Nie zawiera jednak, dali coś nowego po szóstym razie. Albo zawiera w sumie? Może Tulipanow to lepiej wytłumaczy. Więc tak, tutaj są zestawione wszystkie notatki, które udało nam się zebrać, bo w sumie tylko tyle jest. Na niektórych z nich widać linki do YouTube, linki, czy to nie są linki, tylko to są końcówki linków do YouTube'a, które prowadzą do tych przerywników, które były pomiędzy rozgrywką na poprzednich częściach filmiku. Ponumerowano je tutaj od 1 do 6 na podstawie tego, że pierwsze zdania w wersach, pierwsze wyrazy zdań w wersach są kolejno nazwami rozdziałów, tak jak tutaj widać pierwszy rozdział Witamy na Archolos, drugi rozdział Bez śladu, trzeci Wśród łotrów i tak dalej, i tak dalej. Ponumerowaliśmy według kolejności rozdziałów, ponumerowaliśmy te właśnie litery z samego dołu kartek i tak po kilkunastu kombinacjach w końcu doszliśmy do tego, jaki był prawdziwy link, który okazał się naszą nagrodą za te wszystkie nasze trudy, bo nie można tego inaczej nazwać. Niestety Tulipanow nie był na tyle miły, żeby podesłać ten link dzięki plus 5 minut pracy, ale finalny filmik wygląda tak. No, warto było się pomęczyć. Pomyślałem, kradnąc ten film, od Tulipanowa, łącznie z tą całą ciekawostką, to oczywiście pierwszy link na dole prowadzi do jego filmu. Możecie wejść i tam zostawić mu lajka za to, że mu się to chciało robić. Choć faktem jest, że przeszedłem absolutnie wszystkie misje w Kronikach Myrdany, to nadal nie dowiedziałem się, czym lub kim jest bestia z Silbach. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać tę tajemnicę, choć rozwiązanie naszej zagadki z pozoru przychodzi łatwo. W końcu bestia z Silbach okazuje się ulepszony w metal orkowy zębacz. To szybko orientujemy się, że coś tu jest sassy. Pisałem do scenariusz kilka miesięcy temu, więc wtedy to było jeszcze śmieszne. Brzmisz podejrzanie, panie Zedlu. Wszystkie te poszlaki jakieś nie za bardzo do siebie pasowały, ale kiedy porozmawiałem z Detlowem, wszystko się wyjaśni. Chciałem porozmawiać o tej bestii. Marvin, daj już temu spokój. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Bestia nie żyje. Temat jest zamknięty. Nie zamierzam tego tak zostawić. Zbyt wiele rzeczy tutaj nie pasuje. Stwór, którego upolowaliśmy, nie zgadza się z połową opisów. Bestia grasowała już na długo przed pojawieniem się orków na wyspie. W lesie znalazłem sporo śladów, które wskazują, że doszło tam do czegoś zupełnie innego. Podejrzewam, że to ty miałeś z tym coś wspólnego i dojdę do tego, co wydarzyło się naprawdę. Brawo, chłopcze, brawo. Pozwól, że oszczędzę ci zachodu i powiem ci co nieco o tym całym polowaniu. Masz rację. Cała ta bestia z Archolos to jedna wielka bzdura. A ta kreatura, którą ubiliśmy, miała jedynie wyciszyć całą sytuację. Swoją drogą, kto by pomyślał, że orkowie są w stanie stworzyć takie monstrum? Wykradnięcie im tego opancerzonego stwora nie było większym problemem. Wystarczyło tylko podstawić je w dobrym miejscu i nasłać na niego łowców. Po co to wszystko? Żeby uspokoić mieszkańców Silba.
Żeby wyciszyć całą sprawę, po prostu zrobiło się zbyt głośno jak dla mnie. To kto zabijał? Myślałem, że to już wiesz, Marvin. To ja polowałem. W pewnym momencie człowiek natrafia na barierę, która nie pozwala mu się dalej rozwinąć. Gdybyś osiągnął to, co ja, to może mógłbyś mnie zrozumieć. Musiałem znaleźć jakiś sposób, by stać się jeszcze lepszym, by znaleźć nowe wyzwania i stawić im czoła. Dlatego zacząłem polować jako bestia. Przy moich zasobach zdobycie dowolnych zwojów przemiany nie było najmniejszym problemem. Początkowo polowałem na zwierzynę, ale jednego razu napatoczył mi się ten durny strażnik i nie miałem wyboru. Musiałem go zabić. I powiem ci szczerze, spodobało mi się to. Dopiero polowanie na ludzi jako bestia pozwoliło mi naprawdę zrozumieć, co myślą zwierzęta, gdy się z nami mierzą. Wiedziałem, że nie będziesz w stanie zrozumieć, czym jest prawdziwe oddanie, by zgłębić wszystkie tajniki danej sztuki. Jesteś zwykłym ignorantem i idiotą. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci, jak walczy prawdziwy mistrz. Obiecałem, że zabiję bestię i zamierzam dopełnić kontraktu. Okazało się, że prawdziwa bestia to Deathlow. Samo jego imię może być nawiązaniem do Deadlafa z gry Wiedźmin 3, a konkretnie dodatku Krew i Wino, który nazywany był przecież bestią z Beauclair. Na końcu powiem, że połączenie tych wszystkich ciekawostek i tajemnic w tak spójny odcinek nie należy do najłatwiejszych, więc możecie chociaż zostawić 2 lajka suba, jeśli jesteście nowi, wpaść na inne serie, czy tam zajrzeć do opisu. I napisać, czy wolicie taki format odcinków, czy po prostu suche ciekawostki, tak jak w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że jest wystarczająco ludzi, którzy wrzucili po prostu suche ciekawostki, dlatego postanowiłem zrobić coś innego. Dzięki i do następnego, widzowie. Eo.